Agnieszka Fitkał Perepeczko i Marek Perepeczko przez cztery dekady tworzyli szczęśliwy związek. Byli jak ogień i woda, kochali się bez pamięci i do końca. Jak się poznali? Co w sobie uwielbiali? Jak wyglądało ich wspólne życie? Poznajcie tę piękną historię miłości. Subskrybuj proteczki po więcej ciekawych newsów. Agnieszka i Marek pochodzili z tego samego miasta i byli rówieśnikami. Oboje urodzili się w 1942 roku w Warszawie. Ale nie tylko to ich połączyło. Byli pasjonatami, estetami, ubóstwiali sztukę. Pobrali się jako 24-latkowie i przez kolejne 40 lat tworzyli szczęśliwy związek. Mimo że los nie zawsze był dla nich łaskawy. Marek Perepeczko Urodził się 3 kwietnia 1942 roku w Warszawie. Nie od razu wiedział, że zostanie aktorem. Pierwszą jego pasją był sport. W młodości byłem chuderlawym chłopakiem. Od wszystkich dostawałem w kość. Wmawiano mi, że jestem chory na serce. Pewnego dnia ojciec zaprowadził mnie do warszawskiego klubu wioślarskiego, Wisła. Wtedy też zacząłem biegać i choroba serca jakoś minęła. Wspominał w jednym z wywiadów. Nastoletni Marek polubił zajęcia fizyczne i nie wyobrażał sobie dnia bez treningów. Biegał dwa razy w tygodniu po kilkanaście kilometrów. Poza tym pływał i ćwiczył sztuki walki. Podnosił ciężary i trenował kulturystykę. Był obiecującym, młodym zawodnikiem. Istniała duża szansa, by mógł w przyszłości zająć się sportem wyczynowym. Koszykarz Andrzej Pstrokoński namówił go do gry w koszykówkę. Przez dwa lata trenował w Legii Warszawa, a trener Witold Zagórski zgłosił go do kadry narodowej juniorów. Mimo zainteresowania sportem oraz obiecujących perspektyw, Marek Perepeczko po ukończeniu szkoły średniej zdecydował się na rozpoczęcie studiów aktorskich. W latach 60-61 występował w studiu poetyckim prowadzonym przez Andrzeja Konica po czym złożył podanie o przyjęcie do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Ostatnim etapem egzaminu wstępnego był sprawdzian gimnastyczny. Wysportowana, atletyczna sylwetka i imponujący wzrost Marka Perepeczki zrobiły wówczas duże wrażenie na innych kandydatach na studia. Rozbieramy się do Majtek. Obok Efeby smukli chłopcy i Perep kulturysta. Tak tę część egzaminu Wspominał Marek Mokrowiecki, aktor i przyjaciel Marka Perepeczki. Marek Perepeczko występować zaczął jeszcze podczas studiów. Udzielał się również w teatrze polskiego radia. W latach 65-66 wystąpił m.in. w Stawce Większej Niż Życie, Oszukanej, i Warszawiance. oraz w kilku filmach fabularnych. Sam pośród miasta, potem nastąpi cisza, popioły, czy zejście do piekła. Sympatię i rozpoznawalność wśród widzów przyniosła Markowi perepeczce rola Adama Nowowiejskiego w serialu Przygody Pana Michała w reżyserii Pawła Komorowskiego. Tę samą postać zagrał następnie w bijącym rekordy popularności filmie Jerzego Hoffmana Pan Wołodyjowski. Po latach aktor wspominał rolę Adama z wielkim sentymentem. Byliśmy młodzi i sprawni fizycznie, wszystko wydawało się wtedy takie łatwe. Filmowanie trylogii było w Polsce w owym czasie wielkim wydarzeniem. Spędziliśmy wiele czasu z Danielem Olbrychskim, prawie nie schodząc z koni. Dobrze oceniony przez krytyków był także udział Marka Perepeczki w filmie Wilcze Echa z 1968 roku. Chociaż on sam nieszczególnie lubił ten film. Paradoksalnie to właśnie dzięki roli Altka Piwki w tym stylizowanym na western kryminale otrzymał swoją pierwszą i jak się okazało jedyną Nominacje do nagrody filmowej. Była to złota kaczka w kategorii dla najlepszego aktora polskich filmów sensacyjnych. Agnieszka Fitkał i Marek Perepeczko poznali się w kolejce do Dziekanatu tuż przed egzaminami do PWST w Warszawie. Agnieszka w jednym z wywiadów przyznała, że kiedy go zobaczyła, pomyślała tylko. Boże, jaki świetny chłopak! Okazało się, że również Marek dostrzegł ją w tłumie kandydatów. Wspominając pierwsze spotkanie, mówił o Agnieszce. Dziewczyna? Kobieta, zjawisko. Obiekt prawie nierealny, porażający swą nieziemskością. Nadzieja obojga na bliższą znajomość niebawem się spełniła. Już w trakcie studiów aktorskich połączyło ich głębokie uczucie. W 1966 roku nie tylko ukończyli warszawską PWST, ale również wzięli ślub. Uroczystość była skromna. Zamiast przyjęcia weselnego, zorganizowali odświętny obiad w domu rodzinnym Agnieszki, w podwarszawskim Milanówku. Nowożeńcom nie dane było długo świętować. Jeszcze tego samego dnia panna młoda zagrała swoje przedstawienie dyplomowe. Od 1970 roku aktorka przez 10 lat pracowała w teatrze komedia. Gościnnie grała też w teatrach dramatycznym i rozmaitości. Oboje z Markiem wspólnie zagrali tylko raz. W serialu kostiumowym Gniewko, syn Rybaka. Dzięki warunkom fizycznym Agnieszka Fitka-Uperepeczko spełniała się również jako modelka. W latach 70. wyjechała do Australii na pokazy organizowane przez Modę Polską. Została tam wysłana jako ambasadorka promująca polską wełnę. Wyjazd potraktowała jak atrakcyjną ofertę tymczasowej pracy i po zakończeniu zdjęć wróciła do kraju. Lata 70. były wyjątkowe również dla jej męża. W 1974 roku swoją premierę miał Janosik. Serial, który już na zawsze milionom Polaków, będzie kojarzył się z ikoniczną rolą Marka Perepeczki. Oprócz znakomitych warunków fizycznych, Janosik w jego kreacji zyskał rozbudowaną sferę duchową. Był nie tylko rabusiem. W jego spojrzeniu widz dostrzegał melancholię i charyzmę. Pomimo przygodowej konwencji, postać górala zbójnika zyskała cechy romantycznego bohatera. Serial zyskał ogromną popularność w Polsce. Janosik podobał się nie tylko amatorom kina przygodowego. Główna rola grana przez przystojnego aktora przyciągnęła przed telewizory również żeńską część publiczności. Aktor miał nadzieję, że rola tatrzańskiego zbójnika przyniesie mu ciekawe filmowe wyzwania. Tak się jednak nie stało. Po skończeniu zdjęć nie był związany z żadnym teatrem. Niestety nie otrzymał również oczekiwanych propozycji filmowych i telewizyjnych. W 1981 roku zrodził się pomysł, aby do Australii wyjechać na stałe. Tym bardziej, że Agnieszka miała tam brata. Małżonkowie wspólnie zastanawiali się, jaka przyszłość czeka ich w Polsce. Marek od długiego czasu nie otrzymywał nowych zawodowych propozycji. Do wspólnego wyjazdu jednak nie doszło, Markowi trudno było opuścić rodzinny kraj. Dołączył dopiero po trzech latach rozłąki z ukochaną żoną. To miał być krótki wyjazd, ale Australia tak oczarowała Agnieszkę, że została tam na wiele lat. Zaczęła robić zdjęcia ślubne na zamówienie. Udało jej się założyć własną agencję fotograficzną, Family Tradition Photo. Znalazła też pracę w zawodzie. Grała małe role w australijskich serialach i filmach. Niestety, Marek Perepeczko nie potrafił tak dobrze odnaleźć się w australijskiej rzeczywistości. Czuł się obco i trudno mu było znaleźć dla siebie zajęcie. Pomimo, że początkowo swój pobyt planował na pół roku, został cztery lata. Aktywnie udzielał się w środowisku polonijnym w Melbourne. Prowadził amatorskie kluby literacko-teatralne, był założycielem tymczasowego Towarzystwa Miłośników Teatru imienia Witkacego. Była to działalność społeczna, którą łączył z dorywczymi pracami. Cały czas planował powrót do Polski. Do ojczyzny wrócił w 1989 roku, ale Agnieszka została. Regularnie przylatywała do Polski na wakacje, i zaczęła dzielić życie pomiędzy Australię i Polskę. Niektórzy dziwili się takiemu obrotowi spraw, ale ich małżeństwo nie było zagrożone. Nadal mieli ze sobą silną więź i utrzymywali regularne kontakty. Samotny powrót do Polski nie był łatwy dla Marka Perepeczki. Aktor czuł się zagubiony i zrezygnowany, pozostawał bez pracy. Dopiero w 1997 roku otrzymał propozycję objęcia stanowiska dyrektora teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. A także zagrał w dwóch świetnych produkcjach Macieja Ślesickiego: Sarze i Trzynastym Posterunku. Agnieszka Fitka Uperepeczko do męża dołączyła w 1998 roku. Po powrocie do kraju zaczęła pisać i prowadzić miesięcznik Magiczna Kuchnia. W 2001 roku Wydała książkę Fascynacje kulinarne gwiazd. A popularność i wielką sympatię widzów zdobyła grając Simon w serialu M jak miłość w szczycie jego popularności. Niestety wspólne szczęście pary nie trwało długo. W 2003 roku Perepeczko został zwolniony ze stanowiska dyrektora teatru w Częstochowie przez Tadeusza Wronę, ówczesnego prezydenta miasta. Agnieszka wspomina ten czas jako okres niezwykle trudny i wymagający dla ich małżeństwa. Znowu pojawiły się niepewność i widmo braku pracy, ale mimo to aktor pozostał w Częstochowie. Miał nadzieję, że sytuacja się odmieni. Stres i brak pracy sprawiły, że zaczął gwałtownie przybierać na wadze. Nadwaga przyczyniała się do pogorszenia jego stanu zdrowia. Życzliwi mu znajomi i przyjaciele namawiali go do badań lekarskich. Niestety prośby te były bagatelizowane. Marek Perepeczko zmarł 17 listopada 2005 roku na zawał serca. Był sam w swoim częstochowskim mieszkaniu. Agnieszka Fitkał Perepeczko i Marek Perepeczko nie mieli dzieci. Dziś wdowa po aktorze pozostaje więc właściwie jedyną strażniczką jego pamięci, ale także wiedzy o biografii i dokonaniach męża. Od kilku lat prowadzi w mediach społecznościowych stronę poświęconą aktorowi. Zainteresowani znajdą na niej fragmenty wywiadów, mnóstwo fotografii, komentarze, anegdoty i ciekawostki ze wspólnego życia. Najpiękniej o Marku mówi i pisze oczywiście sama Agnieszka. Marek był moją wielką miłością, o której mogę opowiadać z ogromnym wzruszeniem. Występuje w moich książkach i wszystkich moich opowieściach. Wszyscy wiedzą, że był genialnym, o bardzo szerokich możliwościach, aktorem, totalnie niewykorzystanym. Miał piękny głos, wrodzony talent komediowy i dramatyczny. Do tego był niezwykle przystojnym, fantastycznie zbudowanym mężczyzną, chyba najpiękniejszym, jakiego spotkałam w życiu.